14 sierpnia. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy przejęły kontrolę nad nowymi osadami w Kurszczynie. Siły zbrojne Ukrainy postępują w obwodzie kurskim. Obie strony to potwierdzają. I tak w najnowszym raporcie Ministerstwo Obrony Faszystowskiej Rosji po raz pierwszy wymieniło miejscowości, w których zaatakowano siły zbrojne Ukrainy: a są to: Jachni, Kolodjas, Snagost, Kałszuk, Oleksiejski. Ozerki, na dość wysokiej jakości i aktualnej mapie terytorium, pewnie kontrolowane przez wojska ukraińskie, ma kolor jasnobrązowy. A szara strefa aktywnych walk jest żółto-zielona. W szczególności szara strefa wkroczyła w sąsiednie dzielnice Korenewe i Welikę Soldacką. Raszyści wpadli jednak na bardzo jezuicki posunięcie PR. Ewakuowani mieszkańcy Kurszczyny zostaną przesiedleni do okupowanej części obwodu zaporowskiego na Ukrainie. Taką inicjatywę zgłosił Gauleiter i współpracownik Jewgen Balicki. Ciekawe, jak mieszkańcy Kurszczyny będą zadowoleni z takiej perspektywy, ale kto ich o to zapyta. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z szefem Komitetu Aleksandrem Syrskim oświadczył, że pod kontrolą Ukrainy znajdują się 74 osady w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej. Siły zbrojne Ukrainy wpadły w zasadzkę i zniszczyły transporter opancerzony oraz ciężarówkę z pasażerami. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy w zasadzce zniszczyli ciężarówkę i opancerzony pojazd bojowy wraz z rosyjskimi okupantami na drodze między pasami lasu. Ukraińscy obrońcy poinformowali o tym na kanale Telegram, opublikowali wideo zmontowane z materiału... Zarejestrowanego przez kamery sportowe umieszczone na hełmach żołnierzy z komentarzem zniszczenie ciężarówki wypełnionej po brzegi personelem wroga zajęło cztery minuty. Najpierw widzimy bojowników strzelających z karabinów maszynowych zza drzew wzdłuż drogi. Następnie wyskakują na tor, na którym płonie transporter opancerzony i ciężarówka. Na nagraniu pojawiło się także ponad pół tuzina zlikwidowanych już lokatorów następnie ukraińscy żołnierze szybko opuszczają miejsce ataku oczywiście była to grupa wywrotowa i wywiadowcza i najprawdopodobniej na terytorium Rosji. Ukraińscy żołnierze używają zachodnich kierowanych bomb lotniczych przeciwko wrogowi w obwodzie kurskim. Dziś w najbardziej wysuniętym na zachód centrum dystryktu Obwodu, Białgorod w Rosji, słychać było potężne eksplozje, po których wybuchł silny pożar. Rosyjscy bojownicy twierdzą, że były to przyloty precyzyjnych pocisków amerykańskiego systemu wielorakietowego HIMARS. Niestety szczegóły nie są znane. Przypomnijmy, że władze faszystowskiej Rosji ogłosiły ewakuację ludności z całego regionu Krasnojarus i zakazały wjazdu na jej terytorium ludności cywilnej z innych regionów. Wiadomo, że wczoraj na granicy toczyły się walki. Tymczasem porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym Alex, powiedział, że Ukraińcy również używają zachodnich bomb lotniczych naprowadzanych na terytorium Rosji. Według chłopców mamy dobre wsparcie dla naszych ptaków w przestrzeni powietrznej Republiki Kurskiej. Zagraniczne bomby lotnicze kierowane bardzo wyraźnie trafiają w cel. W tej operacji wróg nie może wykorzystać przewagi w liczbie zasobów z powodu braku linii bitwy. Jednakże w pełni zdajemy sobie sprawę z wyższości jakości broni, napisał Alex. Rosja zaapelowała do Organizacji Narodów Zjednoczonych w związku z ofensywą Sił Zbrojnych Ukrainy. Władze faszystowskiej Rosji w dalszym ciągu wykazują całkowitą nieadekwatność. Tak zwana ich komisarz praw człowieka w Rosji, Tetiana Moskalkowa, wystosowała dziś apel do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych w sprawie sytuacji w obwodzie kurskim, wzywając do potępienia terroryzmu ze strony Ukrainy. Opublikowała odpowiednie oświadczenie w Telegramie. I to na tle faktu. Że to Rosja w XIV roku rozpoczęła wojnę z Ukrainą, która w drugim stała się ludobójcza. Faszyści, którzy na suwerennym terytorium Ukrainy codziennie eliminują ludzi i próbują zajmować nowe wsie i miasta, narzekają, że wojska zaatakowanego kraju przekroczyły granice w przeciwnym kierunku. Wysłałem apel do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych, do Skarb Praw Człowieka z żądaniem potępienia terroryzmu ze strony Ukrainy. I podjęcia działań zapobiegających rażącemu masowemu łamaniu praw człowieka. Mam nadzieję, że nasze informacje znajdą odzwierciedlenie także w raporcie w sprawie naruszeń praw człowieka, który, jak się dowiedzieliśmy, jest przygotowywany do publikacji w przyszłym miesiącu, stwierdziła Moskalkowa w oświadczeniu. Moskalkowa nazwała ofensywę Ukrainy barbarzyńskim atakiem na obwód Kurski. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film. I komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.